Skontrolowane gminy miejskie województwa łódzkiego zasadniczo przeprowadzały bezprzetargową sprzedaż lokali komunalnych zgodnie z przepisami. Jednak w dwóch urzędach nie odnotowano po ich sprzedaży spadku wartości środków trwałych, w jednym wykazano ją nieprawidłowo. Gdy przyznana nabywcy bonifikata podlegała zwrotowi, często dochodzono ją opieszale lub z niej rezygnowano, co naraziło gminę na straty finansowe. Stwierdziliśmy też liczne błędy księgowe.